Pewnie zastanawiają się Państwo, cóż takiego tutaj robię. Otóż obraz, który widzicie przed sobą, to akcja performatywna zainspirowana pewnym zdarzeniem sprzed kilku lat, które okazało się, jak wszyscy wiemy, zupełnie czymś innym niż nam mówiono. Tytuł tego performensu, taki sobie wymyśliłem, to jak widzę współczesne, proszę Państwa, dziennikarstwo. Parafrazując klasyka, czyli pana Gizę, jeżeli ktoś jest bezobjawowym inteligentem, którego inteligencja zalicza się do zbioru urojonego, no to tak mniej więcej wygląda ta inteligencja urojona po rozpyleniu, prawda? Coś mniej więcej w ten deseń. Można tą inteligencją, jak się dowiedzieliśmy jakiś czas temu, zarażać swoich kolegów i koleżanki z pracy. No bo, proszę Państwa, jak ktoś jest dziennikarzem, aktorem, politykiem czy celebrytą, no to z automatu należy się takiej osobie posłuch. Dobrze mówię czy źle? Tak mniej więcej to działa. No ale gdyby, kontynuując, założyć maseczkę, to jak Państwo widzą, ta maseczka, o, właśnie ta maseczka, to ona gro tej rozpalonej inteligencji po prostu odbija. No właśnie, i to mam przed oczami, kiedy, proszę Państwa, kiedy myślę o tych wszystkich dziennikarzach, prezenterach, autorytetach, które mówią do Was. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale jeszcze nie tak dawno prezenter, co prawda podrzędnej europejskiej telewizji, ale tak się składa, że ulokowanej nad Wisłą, siedział w studiu telewizyjnym, za które wszyscy płacimy, i psikał dezodorantem w maseczkę chirurgiczną, chcąc nam wszystkim udowodnić, że taka maseczka może nas ochronić przed najgorszym. I wtedy żaden dziennikarz, nawet ten konserwatywny, bo przecież rządził PiS, prawda? Nie odniósł się do tego i powiedział: Adam, bo on ma chyba Adam na imię. Adam, coś może ci się poprzestawiało, może jakaś klepka odpadła, co? Nikt. Cisza. Bo taki był czas i takie były polecenia. I nikt nie chciał się narażać. Oczywiście kilka tygodni później uznano, że maseczka ta dokładnie, którą trzymał w dłoni, kompletnie niczego nie blokowała, no ale o tym już później redaktor zapomniał wspomnieć. No i tacy ludzie byli przedstawiani i nadal są. Nazwisk przecież możemy mnożyć jako autorytety. Ci, których my, zwykły plebs, powinniśmy naśladować. No i być może na imieninach u ciotki Luśki matka ze swojego syna była nawet i dumna w tamtym czasie. Na pytanie, kim jest jej latorośle, z dumą odpowiadała, że redaktorem w Warszawie, pracuje w telewizji, człowiekiem, z którego z wielkim szacunkiem wysłuchują masy zamieszkujące miasta i wsie. Problem jednak w tym, że dziennikarze, podobnie jak aktorzy, są werbowani jakimś przedziwnym trafem w większości spośród najgłupszych ludzi. No i Krzysztof Stanowski przyklepał to tylko swoją ostatnią akcją. Potwierdził nie jako pierwszy, ale po raz kolejny, że to wszystko nic nie jest warte. Chociaż sam w kilku ważnych sprawach dla Polaków budował bardzo zbliżoną do tych wszystkich ludzi lub nawet identyczną narrację. Pamiętacie, co o tym mówił i jak nie znosił sprzeciwu. Ale nie o tym rzecz. Dlatego nie podchodzę do pana Stanowskiego bezkrytycznie, no ale za to z jakimś wielkim szacunkiem i uznaniem za zdolności i wytrwałość w tym przedsiębiorstwie, które stworzył najpierw kanał sportowy, później kanał Zero, bo jak się okazuje, to on miał rację, że kanał sportowy bez Stanowskiego w zasadzie się nie liczy. Jaka będzie, jaki ma cel założona przez Stanowskiego telewizja, tego, proszę Państwa, nie wiem. Ale nie zamierzam go ani skreślać, ani gloryfikować, bo znajduję w tamtym kanale treści również dla siebie. Ale miło jednak patrzeć, musicie przyznać, nawet antagoniści, jak wrzucił ten granat, najpierw go odbezpieczył, w to pseudointeligenckie szambo. I jak to pięknie wybuchło. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam przy wakacjach ośmieszanie pseudo-dziennikarskich elit. Ostatnio mówiliśmy o inteligencji urojonej, dziś nowe zagadnienie, czyli inteligencja reglamentowana. I szczerze, nie wiem, który rodzaj jest gorszy. A wy witajcie i czujcie się jak u siebie.
Nie wiem, czy wiecie, ale YouTube już pakuje nam srebrny przycisk z napisem dla kanału Marek Miśkoczuwaj. No i jak piszą w oficjalnym mailu, który wysłali, ma on dotrzeć do Radomia w ciągu 2 tygodni. Cel osiągnięty zgodnie z obietnicą. Idziemy więc jak burza i po wakacjach zaczniemy powoli to wszystko stabilizować. Ale jeżeli chcą nam Państwo pomóc, zachęcam do lajkowania, komentowania, nawet teraz przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach czy mailach, bo to wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego nam algorytmu o wiadomej prowiniencji. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśkoczuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Oto dziennikarstwo polskie XXI wieku. Empirycznie poznane i udokumentowane. W jednej chwili wydumane tuzy intelektów wszelakich, których ściany pewnie w domowych pieleszach pokrywają niezliczone dyplomy gwarantujące niezbicie ich fachowość, wyszły na partyjniackich błaznów. Natomiast cóż takiego pokazał nam pan Krzysztof Stanowski swoją genialną prowokacją? Nic. A dokładnie nic, czego byśmy my nie wiedzieli od dawna, a za co od zawsze jesteśmy sekowani i uważani przez to jako mniej rozwinięta część narodu. Nie pokazał nic, co nie oznacza, że to konkretne działanie nie zasługuje na szacunek. No kawał roboty. Oczywiście, że zasługuje. Tak się robi nowoczesne media. Dowiódł natomiast empirycznie, że świat, który opisałem w poprzednim odcinku o inteligencji urojonej, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam, jest bardziej konstruktem życzeniowym tych wszystkich medialnych elit niż realnym, intelektualnym zapleczem naszego społeczeństwa. Trzeba powiedzieć jasno, że każdy, kto wyciąga wnioski na temat otaczającego nas świata, nie ze zdobytej wiedzy, zderzonej z własnymi obserwacjami i należycie wyciągniętymi wnioskami, ale z tego, co podają mu media, jest już stracony. I takich straconych ludzi, którzy wbijają ślepia w telewizje śniadaniowe o poranku, poprawiają serialem w środku dnia i kończą go wiadomościami, odratować się niestety nie da. I taka próba nie ma sensu. Teraz tonące okręty wszechwładnego dziennikarstwa z ładowniami wypełnionymi gromadzoną przez lata próżnością osadzają swoje wielkie, niegdyś stalowe cielska na mieliznach internetu. Przekonani o swej niezawodności, błyskotliwości, znajomości świata i w końcu wyższości nad innymi, nadal żyją w tej bańce własnych urojeń. I nawet gdy ludzie z kanału Zero dowiedli to, o czym, jak rzekłem, większość z nas wie od lat, wypierają się teraz i wiją jak węgorze, czy tam piskorze, takie obślizłe i ogólnie jedzące padlinę. Pierwszy przykład z brzegu, bardzo proszę. Oto jak sądzę, po sposobie komunikowania, uważający się za wybitnego redaktor Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej, dziennikarz roku 2023, a jakże, podobnie jak ci pozostali, dzwoniący nagrodami, które sami sobie przyznają jak Breżniew orderami, wpadł w pułapkę kanału Zero, no i zamiast przyznać się do błędu, niemalże natychmiast zaczął pouczać redakcję Stanowskiego, na czym polega etyka dziennikarska. O właśnie. Ciu. Słyszycie? O? Dziennikarz Gazety Wyborczej. Tak, to musi być ten dźwięk. To brzmi, jakby dziennikarz Gazety Wyborczej pouczał innych, na czym polega etyka zawodowa. No facet pracujący w redakcji, która jeszcze nie tak dawno kazała malować swoich chłopaków pastą do butów, aby sprowokować zamieszki podczas Marszu Niepodległości, co im się oczywiście nie udało, jak pamiętamy, poucza teraz innych, które zachowanie jest etyczne, a które nie. Przez lata całe usypiali nasze społeczeństwo. Robili to albo dlatego, że są bezdennie durni, albo przeintelektualizowani, albo zadaniowani do mówienia tego, co im się każe, albo szybko zrozumieli, że wpajanie w społeczeństwo odpowiednich wytycznych na czuja jest dla nich bardzo opłacalne, no albo wszystko po prostu naraz. To jest obraz współczesnego dziennikarstwa, nie tylko w Polsce. No dobrze,
Więc mamy kolejny dowód na to, że ci wszyscy mędrkowie, którzy sami sobie leją pomniki z brązu, oklaskują się wzajemnie na galach, które sami organizują, nie bez przyczyny, galach, na które przychodzą politycy. Powiedziałbym, że ci ludzie, no, jakby niekoniecznie rokują. No, pan Orłoś, o którym mówiłem w poprzednim programie, pomyślcie przez chwilę, cóż takiego zrobił? Czym zabłysnął? Co stworzył? Cóż odkrywczego kiedykolwiek w życiu powiedział, aby rozsądny człowiek mógł uznać go za jednostkę, na której ramieniu można się podeprzeć? Moim zdaniem nic. Dlaczego więc buduje dziś, szczególnie na Twitterze, narrację, jakoby to on, to co ma do powiedzenia, miałoby kogokolwiek interesować i rozwijać? Albo zapomniana ostatnio, za co bardzo przepraszam, Monika Olejnik. No z czego ta kobieta jest znana? Pomyślcie, a teraz puszczę na chwilę muzykę. Wyjdę na chwilę, niech jakiś ruch się dzieje na osiedlu. Na chwilę. A wy po prostu pomyślcie, z czego jest znana Monika Olejnik, żeby mogła być autorytetem. Bardzo lubię country. Uważam, że to jest jakaś muzyka, która definiuje jeszcze jakąś normalność, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. No, ta piłka niepotrzebna. Więc co wy myśleliście? Cóż takiego ta kobieta zrobiła? Którą książkę byście jej polecili? Jaka część historii jej życia mogłaby imponować młodzieży? Przecież wydaje się, że ta kobieta nie robi niczego innego od lat, tylko siedzi na tym samym lub podobnym krześle, przy tym samym lub podobnym stole, w programie o tej samej nazwie od zawsze, zaprasza nieustannie na przemiał tych samych gości, zadaje im pytania o niczym, niczego nie dowodzi, do niczego nas nie przybliża, a tylko drażni tym, że przerywa każdemu, kto wyraża inną myśl, niż ona by sobie życzyła. No taki mam jej odbiór. Mam prawo czy nie? Skąd jest więc w tych ludziach przekonanie, że znaczą coś więcej niż każdy z nas, niż ja i ty? A jednak dla jakiejś części społeczeństwa, z którą musimy wspólnie dzielić przestrzeń, którą zwykliśmy nazywać Polską, jest ona pewnym wykładnikiem życia. Ale ja się wcale nie dziwię, skoro przecież były takie przypadki. Chodziło o taki serial M jak Miłość i zginęła tam taka, w sensie aktorka, ona żyła, ale ta postać zginęła, że tam wpadła w kartony czy coś. Ludzie chodzili szukać jej grobu na lokalny cmentarz. No jest taka gruba, która po prostu wszystko łyka i tyle, nie? Więc myślę, że tutaj może być podobnie. Więc myślę sobie, że większość widzów pani Olejnik, czy pana Orłosia, może nie wiem, podobnych innych ludzi do tych tuz, ma znacznie ciekawsze życie niż oni sami i mają więcej do powiedzenia, więcej doświadczeń życiowych niż te wszystkie gadające głowy. Jednak zauważcie, że buduje się w nas taki przekaz, że to my, ludzie, którzy codziennie na swoich poletkach zmagamy się z życiem, nie mamy koneksji. Potrzebujemy tych gwiazd i celebrytów, aby to oni wytyczali nam szlaki, którymi mamy podążać. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To oni nie istnieją bez nas, bez publiczności i musimy w końcu stać się publicznością krytyczną. Jak ma się to przejawiać? Musimy zdobywać wiedzę, czytać, uczyć się, oglądać mądre programy, no i na swoich małych przestrzeniach, gdzie żyjemy, nie rezygnować z dyskusji z tymi, których da się jeszcze uratować. Matkę, ojca, ich broń Boże nie zostawiajcie. Ile razy od was słyszę podczas spotkań, że matka i ojciec za platformą i jakby niczego nie wiedzieli, za PiS-em i jakby niczego więcej nie widzieli. No to jednak rodzice może spróbować po raz 10 wytłumaczyć, prawda? 11. Żeby nie byli straceni. Tłumaczyć, w co jesteśmy wrabiani. Ale od czego jednak zacząć? Powiedziałbym klasykiem. Jak żyć? Co dalej? Nie oglądać telewizji, nie słuchać radia i nie dać się ogłupiać. Prawdziwa elita społeczeństwa dopiero się wykuwa i musi to zrobić na nowo. Dlaczego się wykuwa? Bo zostaliśmy jej pozbawieni. A my tą elitą nie możemy się bać być. Przecież to wszystko, o czym dzisiaj mówią ci dziennikarze, o tym, jak potoczyły się sprawy na wojnie na Ukrainie, o tym, jak zakończyło się to, o czym nas nieustannie informowano, przed czym przestrzegano, czym straszono, a okazało się zupełnie czymś innym, o tym,
Z czym wiąże się masowa nielegalna fala inżynierów, która zalewa poszczególne kraje? Przecież to wszystko my, ja i ty, mówimy od dawna. Od kilkunastu lat, że to nas czeka. A oni teraz nagle się obudzili i będą nas o tym informować, uważając, że jest to odkrywcze, że jest to news. Trzeba zadać pytanie, gdzie byliście 10, 15, 20, ba, 2 lata temu, gdzie byliście? Ja mam pewną hipotezę. Otóż byliście tam, gdzie było wam wygodnie. A propos ogłupiania. Jest jeszcze w tym wszystkim coś, co mnie... nie chciałbym użyć za mocnego słowa. Najbardziej uderza. Tak, uderza. Mianowicie mam na myśli nagłe, wielce wolnościowe, pronarodowe reakcje dziennikarzy o zabarwieniu konserwatywnym, którzy do niedawna jeszcze świetnie gościli się po salonach. Reakcje na prowokacje kanału Zero, tych wszystkich, którzy jeszcze nie tak dawno święcili triumfy, wtedy gdy zapominali zapraszać wszystkich opcji politycznych, gdy nie dopuszczali tych konkretnych opcji do swoich programów, prawda? Albo nie poruszali tych konkretnych tematów, o których wiecie, a YouTube za nie blokuje. Czy o ten kraju, który leży w Palestynie? Dlaczego nikt o tym nie mówił? Przecież to ludobójstwo tam trwa od lat. Reakcje na prowokacje kanału Zero, tych wszystkich, którzy jeszcze nie tak dawno święcili triumfy na mainstreamowych salonach, którzy, gdy byli u szczytu swojej sławy, słowem się nie zająknęli, powieka im nie drgnęła. No pół zdania z ust nie padło. Ani w sprawie niebezpieczeństw związanych z tym, z czym mierzy się dzisiaj na ulicach Anglia, Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, a nawet Luksemburg. Czy moje ukochane, moje i Moniki, zaraz rzecz jasna po Polsce, Włochy. Gdy nie mówili ani o Wołyniu, ani o tym, że zbyt szeroko i w zbyt mało przemyślany sposób otworzyliśmy granice dla Ukraińców po rosyjskiej agresji, że wyzbyliśmy się broni, że przez lata kundlona była polska armia, ośmieszane służby, WOT. Gdzie byli? No znajdźcie taki program. Na palcach jednej ręki? U kogo można to znaleźć? Ci wszyscy ludzie teraz proszą o zaufanie, gdy... działając już bez tej całej machiny medialnego wsparcia i ogromnych pieniędzy, od nowa muszą budować relacje ze swoimi widzami i słuchaczami. Osobiście znam dwóch ludzi, dwóch dziennikarzy, publicystów, którzy cokolwiek moglibyście o nich sądzić, nie ulegli tej psychozie i zamówienie tego, co uważają, zostali wielokrotnie karani. I robili to w momencie, w którym mogli stracić bardzo dużo. Uwaga, podaję nazwiska. Pospieszalski, Warzecha. Tak. Tracili swoje programy, a w związku z tym możliwość zarobkowania. Czy ktoś protestował? Który z was, z dziennikarzy, podpisał się pod listem? Gdy wyrzucano Warzechę, gdy wyrzucano Pospieszalskiego. Odsądzano ich od czci i wiary i robili to ich koledzy po fachu. I rzecz działa się nie w Agorze czy w innym Alex Springerze, ale w tych wszystkich wielce konserwatywnych redakcjach za czasów panowania równie konserwatywnego rządu. I chociaż okazało się, że zarówno Warzecha, jak i Pospieszalski mieli w tym, co głosili, rację, to przepraszam, nie usłyszeli. Nie ma dziennikarstwa. Nie ma poza drobnymi wyjątkami. Jest partyjna jaczejka z jednej i drugiej strony, gotowa poświęcić wszystko, co cenne dla normalnego, cywilizowanego człowieka, aby się tylko odkuć. Nie ma już czegoś takiego, co obowiązywało w normalnym świecie, że redakcje rywalizują na informacje, dziennikarze na warsztat. Oczywiście każdy ma swoje poglądy i je wyraża, już szczególnie gdy jest publicystą. No bo publicysta przecież w szczególności jest od tego, aby przedstawiać swój punkt widzenia albo konfrontować inne, różne punkty widzenia bez blokowania tej czy innej strony, bez gumkowania i wymazywania istniejących problemów, zagadnień, idei i w końcu osób. No bo jest powołany do tego, żeby mówić o rzeczach, które istnieją. I tematów bać się nie można, inaczej Oriana Fallaci nie przeprowadziłaby 3/4 swoich wywiadów. Dziennikarze z przeciwstawnych obozów zaczęli się żreć tak jak politycy, pałając do siebie realną, prawdziwą nienawiścią. Jeden dobry aktor gardzi drugim dobrym aktorem tylko dlatego, że mają odrębne spostrzeżenia na świat. Zastanawialiście się, skąd pomiędzy tymi aktorskimi, dziennikarskimi i celebryckimi obozami jest tyle wzajemnej do siebie nienawiści? Przecież nie chodzi chyba o ideały, prawda? Oczywiście oni mówią, ale to tylko słowa, jak u Szekspira, words, że chodzi im o jakieś ideały. Z tym, że oni często nie mają żadnych ideałów, poza mamoną, linią redakcyjną, potrzebą sławy i dobrych relacji z rządzącymi. Jednak nie ma co się dziwić, choć
Można się brzydzić, a nawet trzeba się brzydzić, gdy nagle w dużej telewizji jeden czy drugi zgarnia rocznie kilka baniek plus pieniążki z tego czy innego funduszu. Oni wszyscy tak bardzo odeszli od misji swych zawodów, od tego, do czego zostali powołani, do czego winni pretendować, że chcąc, nie chcąc, z większą lub mniejszą świadomością stali się nieformalnymi członkami kolejnych partii politycznych i zakładnikami sowitych benefitów. A że opowiedzieli się radykalnie po konkretnej stronie, po jednej ze stron tej czy innej barykady w tej wyniszczającej nasz kraj politycznej wojnie, zostali również uznani za politycznych przeciwników. Dlatego strzelają do nich wszyscy. Przyszedł więc drugi PiS, jak pamiętacie, w roku 2015, wymiótł po Platformie wszystko do spodu, zrujnował życie i drastycznie zmniejszył jego poziom wszystkim, z którymi nie było PiS-owi po drodze. No, typowa bereza kartuska, od banderowców po narodowców, czyli od studia telewizyjnego po magazyn ze starymi taśmami na Woronicza. Dziesiątki redakcji w tamtym czasie, setki dziennikarzy na 8 lat zostało pozbawionych sowitych apanarzy, a często i pracy. Wrażliwość polityczna każdego z nich musiała się więc zamienić w nienawiść do PiS-u. I to samo zaczęło budować, kształtować się w sytuacji, gdy władzę przejmowała wcześniej Platforma Obywatelska, Włodzimierz Czarzasty z instytucją, której być może Państwo nie znają, a nazywa się Stowarzyszenie Ordynacka. To jest identyczny mechanizm, bo to są ci sami ludzie. A przecież kiedy sięgniemy pamięcią, okaże się, że te same dziennikarskie nazwiska, które towarzyszą nam od samego początku aż do teraz, znajdowały się kiedyś w jednych redakcjach w latach 90., na przykład w Dawnym Życiu Warszawy, w Ekspresie. I jakoś funkcjonowały do czasu, aż nie pojawiły się ogromne pieniądze. I stąd jest ta wojna. Każdy z nich, od Justyny Dobrosz-Oracz, przez Biedrzycką, Tadle, Lisa, Hannę Lis, Macieja Orłosia, każdy stracił pracę po przyjściu Kaczyńskiego do władzy. Uważam więc, że, i nie oceniam, żeby też nie było, bo to są dziennikarze, którzy wyrażają jakieś poglądy, prądy, idee, które są absolutnie obce nie tylko mi, ale myślę też naszej cywilizacji bardzo często. Natomiast czy uważam, żeby polityk miał prawo decydować o tym, gdzie dziennikarz będzie wykonywał swój zawód i polityk będzie go zatrudniał? Otóż uważam, że nie, nawet jeżeli byłby największą szczują taki dziennikarz. Ale uważam też, że ta zaciekła walka dziennikarstwa polskiego z PiS-em i wszystkim, co jest inne niż Platforma Obywatelska czy obecnie Koalicja Obywatelska, jest dziś dedykowane szczerą nienawiścią do partii, która na 8 lat zablokowała źródełko, jak oni teraz mówią, krystalicznie czystej wody, no i dała z tego źródełka pić, tylko że swoim, a nie tamtym. Ale żeby ktoś nie zarzucił mi lania wody, podam wam teraz to wszystko na prostym przykładzie, a najlepszym przykładem, najprostszym i najbardziej sprawdzonym są liczby. W tym czasie, a mam tu na myśli czas pierwszego PiS-u, odeszła, i słusznie, w niepamięć, czy też zaczęła odchodzić, Gazeta Wyborcza, która pomiędzy rokiem 2004 a 2007 sprzedawała powyżej 400 tysięcy egzemplarzy swojego dziennika dziennie. O, dziennik sprzedaje się dziennie, bo inaczej nie byłby dziennikiem. Znaczy teraz to tłumaczę, jakby przypadkiem pan Giza tutaj przyszedł i nie zrozumiał tej różnicy. To jest bardzo dużo, proszę Państwa. 400 tysięcy egzemplarzy to jest bardzo dużo. Mogło to dawać Wyborczej z samej tylko sprzedaży papierowego wydania, nie licząc reklam i innych tytułów, które przecież Agora wydaje, przychód dzienny pomiędzy 1 200 000, a nawet 2 000 000 złotych, w zależności od ceny gazety, która w tamtym okresie się oczywiście zmieniała. Więc Wyborcza, a co za tym idzie Agora i sam Michnik, stracili po dojściu PiS-u do władzy ogromne pieniądze. Po zmianie władzy państwowe instytucje, firmy oraz spółki Skarbu Państwa, ten cały moloch państwowy, ograniczył prenumeratę Gazety Wyborczej. I w wyniku strat finansowych wydawca pisma zarządził grupowe zwolnienia dziennikarzy oraz zrezygnował nawet w pewnym momencie z części tytułów regionalnych oraz z zatrudniania korespondentów zagranicznych. Czyli ogromny tytuł dziennika polskiego z jakąś historią nie miał korespondentów w Europie. Nie miał korespondentów na świecie. To się w mediach nie zdarza. W okresie pomiędzy pierwszym a trzecim kwartałem 2016 roku średnia sprzedaż dziennika wynosiła, mówię o Wyborczej, 232 tysiące egzemplarzy, w tym przy sprzedaży kioskowej pojedynczych wydań drukowanych 143 302 egzemplarze. No i w analogicznym okresie roku 2017 sprzedaż dziennika spadła
o 21%. No i później przychodzi kwiecień i kolejny okres pomiarowy, rok 2018. Znów sprzedaż Gazety Wyborczej w papierze zmalała o 21,5% i wynosiła już nie 400 tysięcy, a 65 279 egzemplarzy. Z kolei w roku 2022 sprzedaż Gazety Wyborczej spadła do 48 133 egzemplarzy, łącznie razem z formą papierową i e-wydań, to taki zbiór. I w roku 2023, czyli rok temu, średnia sprzedaż Gazety Wyborczej wynosiła zaledwie 39 753 egzemplarze. I oto, moi mili, szła gra. Zaraz wam to wyliczę. Na razie podałem suche dane. Nie ma niezależnego dziennikarstwa, bo każda władza karmi swoją medialną machinę i sowicie ją opłaca. PiS prawie zniszczył Wyborczą i odebrał błogi spokój środowisku jej dziennikarzy i tutaj z pewnością zasługuje na szacunek. Ale dlatego zamiast chłodnej analizy rządów poprzedników Tuska, obecnych rządów Donalda Tuska, jest łapanie się każdego kija, którym można dowalić swoim ciemiężycielom. Nawet nieprawdą, jak się okazuje, i fejkiem, który zrobił Krzysztof Stanowski. Oni tego, co przesłał Stanowski Stonodze, a ten opublikował, nie sprawdzili, bo gdy słyszą PiS, zatracają jakikolwiek instynkt samozachowawczy. Ale powiem wam dalej, jaka z takiej Gazety Wyborczej dzięki wsparciu państwa jest kasa, bo o to tu chodzi. Chodzi o prasówkę. O prasówkę, którą w ramach wdzięczności zamawia się do urzędów i instytucji państwowych. I według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej istnieje w Polsce około, bo kto to zmierzy w takim molochu, około 64 075 podmiotów sektora publicznego, w tym jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej. Dla przykładu, w samym Ministerstwie Cyfryzacji obecnie, jak naliczyłem, jest 16 departamentów plus gabinety ministrów. Policzmy średnio, że z dyrektorami gabinetów będzie to około liczba 25 jednostek w strukturze pionowej, tak to jest pion. Na biurko każdego dyrektora i jego zastępcy, każdego kierownika i jego zastępcy trafiała, jak wiem, nadal trafia, tak zwana prasówka. A wśród niej tytuły, które chce wesprzeć władza. Jedno ministerstwo brało więc dziennie od 20 do 25 egzemplarzy gazety. A gdzie ZUS-y, KRUS-y, spółki, spółeczki, Orleny, ARiMR-y, delegatury wszelakie, województwa, publiczne radia i telewizje? Przy dziennej sprzedaży Gazety Wyborczej na poziomie 400 tysięcy same instytucje powiązane z państwem mogły brać lekko 300 tysięcy egzemplarzy. Reszta to sprzedaż w kioskach. I teraz policzmy sobie na podstawie danych, które już wam przedstawiłem z roku 2016, jak wyglądało to finansowo, czy też mogłoby wyglądać. Gazeta Wyborcza kosztowała w roku 2016 3,99. Mnożąc tę kwotę przez liczbę nakładu dziennego z tego roku, z tego okresu, czyli 232 tysiące, wychodzi nam 925 680 zł przychodu dziennie z samego papieru. Bez weekendów wychodzi nam w roku średnio 252 dni. No bez weekendów, bo Wyborcza codzienna nie wychodziła w soboty i niedzielę. Więc każdy rok, odliczając weekendy, ma średnio 252 dni. Więc teraz te 252 pomnóżmy razy dzienny przychód, równy, jak już mówiłem, 925 680 zł. No i wychodzi nam 233 271 360 zł przychodu rocznie. Blisko ćwierć miliarda. I nagle zmienia się władza. Wyborcza z prasówki wypada. I tu, proszę państwa, kończy się niezależność dziennikarstwa. Bo jeszcze raz powtórzę, żeby wszystkim zapadło w pamięć. Tam, gdzie pojawia się pieniądz i jakakolwiek zależność, znika lub zaciera się obiektywizm. Na tym jednak byśmy nie zakończyli, ponieważ należy powiedzieć coś optymistycznego. Tak myślę. Otóż w wielu ludziach coś zaczyna drżeć, drgać, coś się zmienia, coś pobudza, uruchamia się wyobraźnia, a co za tym idzie, następuje jakiś rozwój. Chciałem przez to powiedzieć, już nikogo nie urażając, że sporo ludzi zaczyna myśleć. Ludzie, którzy mają rozum, przestają być wpatrzeni w te wszystkie celebryckie, aktorskie, dziennikarskie, polityczne twarze, które towarzyszą naszej nieszczęsnej ojczyźnie od 30 lat.
I bardzo proszę, znów przykład. Oto w maju ubiegłego roku Instytut Finansów, który działa w domenie gov.pl, czyli jak rozumiem jest instytucją powiązaną z nadwiślańskim rządem, przeprowadził badanie na temat społecznego zaufania konkretnych grup zawodowych w Polsce, a opublikował je w sierpniu 2023 roku. I nie zgadniecie, na którym miejscu są dziennikarze. Tak jest. Na ostatnim. Na pierwszym miejscu znajdują się lekarze, którym ufa, czy też ma ufać, 72% badanych. No, co po historii z nietoperzem, który tutaj przyleciał i coś zaczął roznosić, i reakcjach lekarzy na to wszystko, których sami doświadczyliśmy z Moniką i wolelibyśmy nie doświadczyć przez okrągłe 2 lata, no to taki wynik jest dosyć zaskakujący, ale to na razie zostawmy. Na drugim miejscu są pielęgniarki, którym ma ufać 71% badanych. Dalej strażacy 68%, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Rolnicy 66%, nauczyciele 65%, żołnierze 63%, naukowcy 62%, psychologowie 61%, policjanci 58%, a strażnicy graniczni i przedsiębiorcy ex aequo 56%. I grupą zawodową o najniższym poziomie zaufania w społeczeństwie, według tego sondażu, mieli być dziennikarze, którym ma ufać 32% badanych, a aż 43% respondentów miało wyrażać wobec dziennikarstwa polskiego nieufność. Badanie, które wam przedstawiłem, zaskoczyło mnie z różnych przyczyn. Między innymi dlatego właśnie, że lekarze po tym wszystkim, co się wydarzyło, zostali uplasowani na pierwszych pozycjach. No a gdybym was zapytał, co też zrobiłem na Twitterze, kto dla was, dla państwa, stanowi tę opokę normalności w świecie zawodów? No jestem przekonany, że na pierwszym miejscu wskazalibyście z wszystkich wymienionych straż pożarną. Dlatego, żeby nie ufać temu, co podają te wszystkie sondażownie, zrobiłem własny sondaż, może mniej skuteczny, ale jednak, na Twitterze. Zobaczcie, w głosowaniu wzięło udział 6965 osób. No to sporo, prawda? Tweet dotarł do ponad 22 tysięcy ludzi. Zadałem tam pytanie. Która grupa zawodowa jest w twojej ocenie budzącą największe zaufanie? I taką oto otrzymałem odpowiedź. Dziennikarze 1%. Strażacy 94%, lekarze 3%, policjanci 2%. I wy zapytajcie, moi drodzy, eksperymentalnie w swoich środowiskach, co wasi najbliżsi sądzą na ten temat. Idę o zakład, że dziennikarze będą również na szarym końcu. Jak więc to jest, że to właśnie ta grupa zawodowa, o której tyle dziś rozmawiamy, grupa, którą społeczeństwo gardzi na poziomie intelektualnym, gdzie występuje coraz większy brak wiedzy, coraz mniejsze doświadczenie, słaby, kiepski warsztat, fatalna polszczyzna, brak rozróżniania akcentów w języku polskim. Że nieustannie ta grupa rości sobie prawo do tego, aby sprawować rząd dusz nad pozostałą częścią społeczeństwa i wskazywać jej kierunki. Skąd wzięła się ta nazwa, że dziennikarze są czwartą władzą w kraju? Prezydent, parlament, sądy i dziennikarze. Wszystkie te grupy, zwróćcie uwagę na to, mają dziś w oczach społeczeństwa najniższe notowania, a przecież to oni są odpowiedzialni za nasze życie. Prezydent, bo jest władzą wykonawczą, bo podpisuje ustawy. Parlament, bo je tworzy i głosuje nad nimi, powołuje rząd. Sądy, bo są odpowiedzialne za sprawiedliwość w kraju. No i dziennikarze za informowanie nas o tym, co dzieje się dookoła. No i teraz dopiero na jaw wychodzi, zobaczcie, przed własnymi oczyma, jak katastrofalny obraz nadwiślańskiej struktury nazywanej tylko przez przypadek państwem. A tak bardzo byśmy chcieli, aby Polska była silnym państwem. Jak ten obraz się maluje. Jeżeli chcecie pomóc, to zachęcam do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu, klikając link u góry, kopiując go za pomocą SMS-ów, WhatsAppów, Signali, co tam jeszcze macie, Telegramów. Bo to wszystko pomaga omijać tego algorytma. A wszystko, co tutaj się dzieje, część z Państwa już wie, a być może część nie, dzieje się tylko dzięki naszym mecenasom. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaj aby nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne.
kasa, władza i za wszelką cenę jej utrzymanie. A my mamy robić to, co nam każą. Dlatego współczesna inteligencja urojona nie bez powodów znajduje w znakomitej większości swe korzenie w skoczkach spadochronowych, których zrzucano nad Polską od 1944 roku i w tych, którzy pomiędzy 1944 a 1953 przyjeżdżali tutaj jako jutrzenka wolności i hurtowo zmieniali nazwiska. Bo nie myślcie, że ten układ minął. Pamiętacie taką partię Unia Wolności z takim słoneczkiem? Przecież już nie istnieje, a Geremek wiecznie żywy. Gdy spojrzymy z bliska, okazuje się, że jej nieistnienie świadczy tylko o jeszcze głębszym jej istnieniu. Bo ta partia, ona, ta geremkowska myśl, została zainfekowana w nas i płynie w naszym krwioobiegu, w skażonej polskiej mentalności. Pięknie śpiewał o tym Leszek Czajkowski 30 lat temu. I z tym jego utworem pragnę was teraz pozostawić. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Pytają mnie ludzie w rozmowach, w listach, dlaczego Unii Wolności nie lubię. O, pierwsza przyczyna jest oczywista. Zatem rozpocznę od drugiej. Mogę rodziną swoją się chwalić. Nic jej nie dała Polska Ludowa. Przodkowie moi bolszewie prali, z komuną nikt nie flirtował. I z tego wynika niechęć do świeżych elit, przybyłych z sowieckim deszczem. Wszak do nich ten inteligent należy, co w butach Marksa ma jeszcze. Dzieli nie tylko kwestia korzeni. Jedziemy przecież na różnych wózkach. Ja zwykłem inne wartości cenić niż rewolucja francuska. Dla mnie ojczyzna to wieczna sprawa. Zawsze uklęknę przed Synem Bożym. Mnie nie obchodzą lewackie prawa spłodzone w niejawnej loży. Bo pełno na świecie zboczonych mentów, co większy kretyn zakłada sektę, a dla Unity miarą postępu jest political correctness. Dosyć mam wreszcie ględzenia o tym, żeśmy Polacy głupi i słabi. I wścieka mnie, gdy różowy kabotyn poucza innych jak rabin. Więc pytają mnie znowu ludzie w rozmowach i w listach, dlaczego Unii Wolności nie lubię. Pierwsza przyczyna jest oczywista –